tu za tym płotem podobno zamieszkuje pan Eusebiusz, który jest swoistym królem tego tutaj oto małego pierdolnika. Trafiliśmy dzisiaj do takiego fajnego miejsca. Tutaj mamy taką gromadkę domków. Żeby się nie plątać samemu, wiemy, że w jednym z tych domków mieszka lokator. I ten lokator ma nas oprowadzić. Czy jest pan tam? Może halo? Dzień dobry. Słucham. A, jest pan, pan Eusebiusz. Dzień dobry. To jest pan Eusebiusz, słuchajcie. Pan Eusebiusz, jak widzicie, schorowany, doświadczony życiem. Chce nas dzisiaj oprowadzić. Panie Eusebiuszu, pan poczeka momencik, bo tutaj został prezent dla pana. To mamy prezent dla pana, bo tutaj wiem, że problemy żołądkowe. Kuchnia francuska. No tylko nie chcę nic mówić, ale to. Bo to trzeba pogryźć, bo to nie na tym polega? Wam dobre nasz kuliwo, ty. No, także... Kać. Pan Eusebiusz nas oprowadzi po tym swojej tutaj posiadłości. Smacznego. Nawzajem. Chcą ludzie zobaczyć, jak to jest. Na diecie. Dziś, kochani, zabieramy was do opuszczonego osiedla. Osiedla domków typu Burda. W czasie, kiedy panuje ogólne rozwolnienie narodowe. Domki położone niemal w centrum dużego miasta. Jak widzicie, nawet to nie uchroniło ich przed totalną rozpierduchą. A totalna rozpierducha wygląda tak. Domki, w których nie jeden z nas spędzał jakieś tam wakacje. Wyposażone w minimalny standard, ale pozwalały na to, żeby miło spędzić czas, w tej chwili ulegają powolnemu rozkładowi. Jak wiecie, jest to konstrukcja typu Burda. Wybebeszona ze wszystkiego. Więc, że tak powiem, nie opłaca się nawet wchodzić do środka. Marku, co ty sądzisz o tego typu miejscu? Smutne. To rozumiemy, że komuś może nie pyknąć biznes. Zostawił to, być może chciał to sprzedać, ale żeby to od razu tak zepsuć. A szkoda. Wszystko, totalnie wszystko rozpierdzielone.
Ktoś wam pokaże. Tak wygląda kolega. Ten domek, jak widzicie, on chyba nawet był zamieszkany jeszcze przez chwilę. Wiecie co, po dobrej imprezie w takiej brudzie było największym wyzwaniem? Zejść z tych schodów w całości. Tu się udało. Tak, ja bym się musiał... No, szkoda, że wstałem, tak? No to nie, no to je pchnij, żeby one się zamknęły. To są efekty specjalne z klasy B. Uwaga. Jakbyś mi ten patek z obiektywu wziął.